Kłopoty z polskim Pendolino, zakup superpociągów może być dla PKP Intercity podobnym problemem co Dreamlinery dla LOT-u. Producent chce dostarczyć pierwsze pociągi już w maju, ale tylko z prędkością maksymalną do 160 km na godzinę. PKP Intercity na takie ustępstwo się nie zgadza i mówi o złamaniu umowy. Pendolino na polskich torach ma się pojawić pod koniec roku. Pasażerów przyciągnąć ma ofertą szybkich podróży w komfortowych warunkach. Inwestycja, która ma ratować polską kolej, staje jednak pod znakiem zapytania, alarmuje Puls Biznesu. Pendolino zamówione przez PKP Intercity miały jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Tymczasem producent, firma Alstom, chce dostarczyć składy o prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. PKP Intercity nie chce się na to zgodzić. To naruszenie warunków zamówienia, mówi rzecznik spółki Zuzanna Szopowska. Zgodnie z naszym kontraktem z producentem pociągów, czyli z firmą Alstom, PKP Intercity może odebrać pociągi zgodnie z zamówieniem, czyli takie, które będą zhomologowane do prędkości 250 km na godzinę. Problem w tym, że w Polsce nie ma dziś warunków, by wydać certyfikację dla pociągów do prędkości 250 km na godzinę. Firma Alstom chce uzyskać ją w Czechach. Na to jednak nie ma już czasu. Proces homologacji trwa 4 miesiące, a pierwsze składy do Polski trafić mają już w maju. Spór może się skończyć karami finansowymi dla Alstom i opóźnieniami w dostarczeniu składów. Ta sprawa może mieć jednak o wiele szerszy kontekst, uważa Czesław Warsewicz z portalu Na Kolei. Od 2017 roku będzie swobodny przepływ towarów i osób na rynkach europejskich, więc pociągi mogą jeździć w różnych miejscach Europy swobodnie i to jest być może właśnie ten element walki konkurencyjnej i braku możliwości konkurowania na torach właśnie może niemieckich, francuskich czy czeskich. Żeby jednak Pendolino mogło konkurować, w Polsce musi powstać odpowiednia infrastruktura kolejowa, a tej brak. U nas nie będzie mógł tych prędkości osiągać, takie jakie przewidywane są dla niego. Na dzień dzisiejszy poza fragmentem centralnej magistrali kolejowej nie mamy żadnego odcinka trakcji kolejowej, gdzie można jechać z prędkością 200 km na godzinę. Żadne tory w tej chwili w toczonych pracach modernizacyjnych nie są przygotowywane do takiej prędkości. Być może kiedyś pomiędzy Warszawą a Katowicami i Krakowem na centralnej magistrali kolejowej podniesiemy prędkość z 200 do 230 km na godzinę, ale na razie nie ma decyzji, kiedy to nastąpi, czy będą na to pieniądze. Wskazuje Adrian Furgalski, ekspert do spraw transportu. Mimo kłopotów PKP Intercity tworzy bardzo optymistyczny rozkład jazdy. Rozkład jazdy, który powstaje już w tej chwili, a który ma wejść w życie od grudnia 2014 roku, już przewiduje, że te pociągi pojadą na centralnej magistrali kolejowej z prędkością 200 km na godzinę. Na dzień dzisiejszy to jednak mało realne. Składy Pendolino nie pojadą szybciej od składów krajowych. Wystarczy spojrzeć na średnie czasy przejazdów Pendolino i składów ciągniętych przez lokomotywę Husarz, jakie przewiduje grupa PKP w dokumencie z grudnia 2013 roku. Różnice są nieznaczne. Znaczne są za to różnice w cenie zakupu takich składów. Za 20 pociągów Pendolino zapłaciliśmy około 2 miliardy złotych. Taki tabor tej samej również jakości, dostosowany do 160 km na godzinę, można było kupić za pewnie połowę ceny, a może nawet jeszcze mniej. Bez zmodernizowanej infrastruktury Pendolino będzie zwykłym pociągiem z bardziej luksusowym wnętrzem. Pytanie tylko, czy przeciętnego Polaka będzie stać, by nim pojechać.